Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe, kontynuujemy naszą wspaniałą przygodę w Skyrim Special Edition na modach. Wpadliśmy do towarzyszy, żeby wziąć kolejne zadanie, ale jeszcze chwilę się rozejrzymy po białej grani, mam parę rzeczy do sprzedania. Dzięki za komentarze i podpowiedzi. Jak już tu jestem, to z nim pogadam, ale zaraz wrócimy się do sklepu jednego, drugiego i jeszcze na chatę skoczymy. Tu jesteś. Chciałeś się ze mną widzieć? Zdaje się, że nadszedł twój czas. Co masz na myśli? W ubiegłym tygodniu odwiedził nas uczony. Powiedział, że wie, gdzie możemy znaleźć kolejny fragment Udrata. Wyglądał mi na głupca, ale jeśli ma rację, honor towarzyszy wymaga, byśmy ruszyli na poszukiwania. A co ja mam z tym wspólnego? To będzie dla mnie zaszczyt. Granica między szacunkiem a lizusostwem jest cienka, ale podoba mi się twój zapał. Postanowiliśmy, że to będzie twoja próba. Jeśli dobrze się spiszesz, przyjmiemy cię do grona towarzyszy. Wow. Arkas będzie twym bratem tarczownikiem podczas tej wyprawy. On odpowie na wszystkie twoje pytania. Postaraj się nie przynieść wstydu i nie daj mu zginąć. Aha, a co z Lydią? Ja chcę Lydię ze sobą wziąć, a nie? Czemu w ogóle ona jest ode mnie wyższa? Dobra, pogadam z typkiem. Mam nadzieję, że jesteś w gotowości. A jeszcze nie. Zostaniesz moim bratem tarczownikiem? Tak mi powiedziano. Postaraj się za mną nadążyć. Jeśli będziesz mnie potrzebować, będę u siebie. No dobra, skoro tak musi być. No dobra, to może ze mną iść jak chce. Czym jest Wutrad? Był bohaterem, który założył towarzyszy. Utrat to jego broń. Przybył z pradawnej ojczyzny i zabił wszystkie elfy. Ale nie wszystkie, bo część z nich jest tutaj. To wszystkie czy nie? Weź się kurwa, wysłów. Wiem, że dawno nie rozmawiałeś z nikim. Dlaczego Skior nazwał to moją próbą? Obserwuję cię, by mieć pewność, że zachowujesz się honorowo. Jeśli wykażesz się honorem i siłą, będę mógł nazwać cię bratem. Kim był ten uczony? Przyszedł do nas mądry człowiek i powiedział o fragmencie ostrza. Skior powiedział, że masz je odszukać, a ja mam cię obserwować. Okej. Do następnego razu. On idzie za mną, nie? Dobra. Na razie możesz być, skoro musisz. Lydia sobie odpocznie, a my skoczymy jeszcze teraz, mówię, na chatę. Bo mam... Aha, jeszcze mam ten kieł mamuta, zobaczymy, czy to będzie odpowiedni. Cicho. Tu. Nie pokazuje mi tej Izoldy. Jesteś po ślubie? Bo tak wyglądasz. Koniecznie pracujesz z szacunkiem. Czy ty wciąż pracujesz wieczorami? Dojrzałe owoce i świeże warzywa. Lydia sobie tutaj chodzi, dobra. Gdzie jest ta kurde klientka, co chciała ten kieł? Zaznaczyłem to czy nie? Zaznaczyłem, ale nie pokazuję. Dobra, chodźmy jeszcze tutaj do sklepu. Mam tu coś dla każdego. W razie jakichś pytań... Wszystko jest... różnorodne towary. Dobra, to tak. Kostur odmrożenia można mu sprzedać. I tutaj mam takie faski. Ten pierścień otwierania zamków sobie może zostawię w razie, gdybym miał naprawdę jakiś problem. Chociaż to nie powinien ogólnie być problem. I te szaty chciałem posprzedać. Ale czemu tylko kurwa 18 zeta? Moja retoryka, goddammit. Te rzemieniowe karwasze zostawiam.
Się zastanawiam, co z tymi... Dobra, to też wywalę. I tu mamy czaszka trolla. Już jesteś biedny? Wróć kiedyś. Kurde, stary. Schowam te kości, kurde, smoka, bo zauważyłem, że noszę u siebie cały czas. Ale ja wie, gdzie ma iść. Na razie poczekaj. Zajebiście. Tak. Jak to było? Tu jest pusto. Tutaj co mamy? O, tutaj mamy jakieś składniki właśnie chyba, dobra. To tak. Kurwa mać, sorry. Nie wiem czemu tego kłama Manuta nie chce, klientka, mi zaznaczyć tego zadania z nią. Wezmę te rudy na razie. Przecież te rudy mogłem też przetopić teraz, jak ten... Tak jak mówiliście, i byśmy sobie podwyższyli trochę to kowalstwo, ale korundu chyba nie, żelazo. Smocze kości. O. Sztabka stali, złota, żelaza. To może złota i stali na razie schowamy. Wiadro. Okej, już trochę lepiej. I z tej sztabki żelaza... Coś tam sobie zrobimy i dzięki temu nam podskoczy, co nie? Te nasze kowalstwo zajebiste. Zaraz sprawdzimy, jak to działa, bo nie pamiętam. Czego ci potrzeba, tanie? Na razie nic. Tu fajnie też jakby... Chociaż w sumie nie wiem. Chciałem powiedzieć, że fajnie jakby jakieś miksturki co jakiś czas się pojawiały, ale w sumie skąd nie by miałoby się pojawiały? Ona mogłaby przynosić tak na fazę, nie? Dobra, kowala mamy w sumie... Po co mam tam biec? Tutaj mamy. Okej, czyli jak to było? Trzeba przetopić rudę. Na sztabki żelaza, nie? Zobaczymy, co z tego można zrobić. Najpierw zobaczę, jaki mam ekwipunek. Pancerz 42. Pancerz 70. A, pasków skóry nie wziąłem. Fuck. Żelazną kutę zbroja 60. Można biżuterię chyba. Jakąś może. Nie? Skóry mi brakuje ogólnie. Hełm ze skorupowada. Jakbym miał chitynę skorupowada, to bym sobie mógł zrobić, ale no, widzę, że nie mogę zrobić nic lepszego niż to, co ja mam. Paski skóry ogólnie. Chyba żebym teraz tak dla na fazę po prostu stworzył po to, żeby to sprzedawać, nie?
co ma największą wartość i czego mi potrzeba. To ma na przykład 60. 70 labrys. O, no daci. Ale to sztabka korundu jeszcze potrzebna jest. Mam tylko dwie. Żelazną zbroję chyba najlepiej. Aż 5 sztabek żelaza potrzebne, to nie jestem pewien, czy to... Dwie sztabki, dwie paski, ale wartość zerowa, co ja tu kurwa. 4 sztabki, chyba no, chyba będzie żelazna zbroja tak na oko teraz najbardziej opłacalna, żeby zrobić i sprzedać. I sobie, to oczywiście wszystko jest gorsze nawet niż to, co ja mam, nie? Więc mówię tylko po to, żeby poćwiczyć kowalstwo i żeby, no, żeby sprzedać to, nie? Tylko wezmę te paski skóry od siebie. Cieszę się, że jesteśmy przyjaciółmi. Mam coś dla ciebie, proszę. Co? O, ona daje jednak miksturę, ale zajebiście. Ale się spełniło fajnie. Dobra, pasków skóry mam. Sorry, 15. W ogóle sorry za spóźnienie dzisiaj z tym odcinkiem. Wiem, że na pewno będzie później niż powinien. Ale już powoli, kurde, wszystko się układa tak jak powinno i myślę, że będziemy się wyrabiać jak należy. Okej. Okay. Znasz mojego ojca? Jest zarządcą w smoczej przystani. Tu można, coś można zrobić, nie? Można paski skóry, ale trzeba mieć skórę, okej. Okay. Muszę to ogarnąć, okej. Okay. Dobra, żelazny, tak? Żelazna zbroja wygląda na to, że najlepiej. Wymaga 3 paski skóry i 5 sztabek żelaza. No dobra, to zróbmy. Coś tam leci. To kowalstwo. Dobra opcja też biżuterię zrobić chyba, nie? Jeszcze tak pozwólcie, że zerknę szybko. Bo to biżuterię wiadomo, że będzie drożej sprzedać. A to, co jest potrzebne? Na przykład to. A to ametysty, kurde. Później się temu przyjrzę może między odcinkami, jak właśnie znajdę fucking czas, nie? Tu sztabka złota jedna tylko, a to wartość 120 ma na przykład. To później sobie popatrzę, jak będę miał czas na to, nie? Dobra, masz tutaj. Tu chyba masz lepsze niż, też na pewno ma lepsze niż to, co ja mam. Myślisz, że radyk, miecze, hełmy, szybciej. Praktycznie wszystko, czego zapragniesz. Szybko. Żelazna zbroja. Dobra. W porządku. Trzymaj się maleńka. Co my tu mamy? Ja tu mnie nie było chyba jeszcze. Idziemy? Mam wrażenie, nie? Chyba nie wszedłem tutaj jeszcze nigdy. Coś, co cię zainteresuje. Zaraz zobaczymy, co ty możesz tutaj mi dać, elfie. A, witaj mój norski przyjacielu. Potrzebujesz jakichś... Skąd nazwa pijany łowca? Tak, często słyszę to pytanie. Jesteś pijanym łowcą? Nocy razem z moim bratem Anoriatem, po spożyciu nieco zbyt dużych ilości miodu.
Gdy się napiliśmy, wybraliśmy się na łowy w świetle księżyca. Rozdzieliliśmy się, a będąc w stanie upojenia alkoholowego, mój brat wziął mnie za jelenia. Daleko się nie pomylił. Strzałę, która wbiła mi się w... cóż, w tyłek. Po takiej niezapomnianej przygodzie wiedzieliśmy już, że mamy nazwę dla naszego sklepu. No, koniecznie. I od razu wprowadzasz klienta w pozytywny nastrój na dzień dobry, popatrz. To jest kurwa to, to jest marketing. Dobra, co masz na sprzedaż może? Na co polujesz? Nieważne, nie chcę wiedzieć. On ma też broń, ja widzę. Krasnoludzka zbroja, wow, za 72. Ona ma pancerz 72, ja mam chyba 70. To też tak dla wyglądu można sobie, nie? Kurde. Tak, ja mam 70, to się nie opłaca. Z kim mam rozmawiać w sprawie pracy? Z Huldą, oberżystką z chorągwianej klaczy. To niedaleko stąd, przy rynku. Sprawdź też w Smoczej Przystani. Ostatnio tak wiele się tam dzieje, że Jarl albo jego zarządca mogą potrzebować pomocy. Kolejny bardzo zadowolony klient. Często siema. Zwiedzasz dzielnicę chmur? Ach, co ja mówię, to jasne, że nie. O, zabrało to całe lata, ale w końcu wspiąłem się na cień, cisza i śmierć. Oto moje talenty. Jesteś najemnikiem. Jestem artystką malującą obraz życia w krwisto-czerwonych barwach. Ale wezmę też monetę, by walczyć u twego boku. Już mam dziewczynę, dzięki. Stworzyć sztukę, skoro nie zostaje przy życiu nikt, kto mógłby ją docenić. Może kiedy indziej. Jeśli zmienisz zdanie, będę tutaj. Też się czasami zastanawiałem, czy nie powinienem zostać stałym bywalcem jakiejś, kurde, sympatycznej oberży. Jestem pewien, że możemy zaspokoić twoje potrzeby. Mieć swój, kurde, stoliczek i po prostu siedzieć tam całymi dniami i obstawiać wyścigi konne. Doradzam Jarlowi w sprawach politycznych. Oczywiście mój wkład jest bezcenny. Ale i tak prawdopodobnie tego nie zrozumie. Ciekawe, czy mnie będą widzieć przez tą szparę, jak kradnę. Trzecia era? Chyba znam to. Życie nie jest takie czarno-białe, moi drodzy. Czasami trzeba coś zapierdolić. Tym bardziej, jak się żyje w takim świecie jak ten. Znaczy ten. O! Ten dobrze, że go przystopował, nie? Sorki dzisiaj, kurde. Gardło. Dobra, no to jak ta... Nie wiem, ona nie chce tego kółu, bardzo mnie to irytuje. Może jej ten kieł nie pasuje za bardzo, albo ja go schowałem. Bo ja też jestem zajebisty, zaraz mi będzie... Nie, mam. Może jakbym ją znalazł, to dopiero... Cicho, nie, zostaw mnie. No dobra, no. Gdzieś tu Izolda była. Dość mam zmartwień. Ktoś ci sprawia kłopoty? To Bart, tak? Słyszałam, jak się przechwalał pod chorągwianą klaczą. To już było. Niczym nord ujarzmiejący dzikie zwierzę. Dojrzałe owoce i świeże warzywa! Z pól i sadów białej grani, prosto na twój stół! Świeże bochenki, prosto z pieca! Jeszcze cieplutkie! Nawet nigdy tego nie zrobię. W tej chwili... To już rozmawialiśmy. Ale dobra, widzę, że nie ma opcji teraz, żeby z nim porozmawiać. Chciałem jej dla niej to zrobić. Witaj, towarzyszu! No dobra, to chodź, dawaj, Farkas, idziemy. Poszukamy tego fragmentu Wutrada, skoro tak... A nie, jest! Tu mam zaznaczone! O, jest! Wyszła z domu w końcu, dobra, cicho. Siema, Izolda. Gdy już zarobię nieco pieniędzy... Oto tu twój mamuci kieł. Dziękuję. To powinno przykuć wzrok tego starego kota. Może kiedyś sama będę prowadziła karawany. Zgodnie z obietnicą nauczę cię paru rzeczy o targowaniu się. O!
Lepiej, żeby nie zrobił cię w konia żaden szemrany handlarzyna. Retoryka, dobra rzecz. Dobra, na razie chyba tyle. A ona nie mogłaby mnie nauczyć tak po prostu? Myślałem, że może będzie nauczycielem tego. Dobra, zrobiliśmy to moje upragnione zadania. Teraz szybka podróż, a raczej w cudzysłowie szybka, bo idziemy z buta jak zawsze. Mój kuzyn walczy. Zrobić zadanko dla towarzyszy. Dołączymy dzięki temu do nich i pewnie po drodze jakieś niezapomniane przygody nas spotkają. Zobaczymy, jak tam Farkas sobie poradzi. Ja tam na skróty idę. Jeszcze raz mapka. Nie tak daleko, nie? Tylko trzeba uważać, no. Mamuty. Drodzy widzowie, wspominaliście w waszym liście, że mógłbym bez problemu okraść gigantów i może znajdzie się tam coś ciekawego, a więc spróbuję to zrobić po drodze. Ponura tafla. Nie podchodzimy za blisko. Ten to debil jakiś jest. Akurat chujowo, bo stoi obok kufra, więc może poczekamy sekundę. Dawaj Farkas. Albo się zakradnę, może mnie czczaj. Chyba mnie widzi, co? Chyba mam pecha, bo akurat, kurde, są blisko kufra. Tamten się chyba, kurde, zaczepił tam o tą skałę i nie może się ruszyć. A tam obok akurat kufer jest. No i pech. Pewnie mogę podejść, może mnie nie zaatakuje. Kurwa, ekspert. Tu jakby coś. Delikatnie. Kurwa, może nie otworzę tego. Nie, nie chuja, żadna opcja. Nie idzie. O! Jest. Patrz. To by było warto.
Latarnia Meridi. Whatever that is. Wartość 0, ale może coś dodaję. Krasnoludzka buława. Nice. Złoto. Pierścień pomniejszych zrzecznych rąk. Do sprzedania. Elfie buty. Spoko. Ładne. Nowa dłoń dotyka mej latarni. Słuchaj, nadstaw uszu i ugnij się przed moją wolą. Plugawa ciemność wlała się do mojej świątyni. Ciemność, którą musisz zniszczyć. Dobrze. Zanieś moją latarnię z powrotem na górę Kilkret. A ja uczynię cię instrumentem mego oczyszczającego światła. Okej. Daleko? Jest kawałek. Rozkminimy to po drodze. Raczej nie teraz, nie? Bo strasznie nie po drodze właśnie. Chodźmy. Warto było. Także nie pamiętam, jak to w tej grze było w sumie. Możemy chyba porobić te wszystkie zadania dla towarzyszy może na razie. Później chciałem udać się na południe i zacząć zataczać koło, tak jakby. I po drodze robić te wszystkie zadania, które są w pobliżu. Nie wiem, czy to tak wyjdzie. Jakbym chciał. Żeby nie biegać w tom i z powrotem na zasadzie, że... Wiecie, o czym mówię. Jeżeli sobie tutaj porobimy tam... Na pewno nie wszystko, ale dużo rzeczy. Pójdziemy sobie tutaj, porobimy w okolicy, potem wiecie, po kolei tak będziemy sobie robić, takie rejonowo. To nie będzie takiej fazy, że dobra, dostałem zadanie, biegnę tam, z powrotem. Dostałem zadanie, biegnę tu, z powrotem, nie? I tak, takie latanie w tą i z powrotem, tylko po prostu przychodzę tu, patrzę, co ja tam mam za zadania. Patrzę, które są zaznaczone w okolicy, no i je robię. Później oczywiście pewnie trzeba gdzieś wrócić po nagrodę do Białej Grani, czy gdzieś zupełnie indziej. Ale to też tam... Jak tam będzie potrzebna ta nagroda czy coś, to możemy się wybrać tak na szybko tam po tą nagrodę tylko, ale równie dobrze możemy później zajść i wszystkie nagrody zgarnąć naraz. Tak sobie myślałem, że chciałbym to zrobić. Ale czy tak wyjdzie, to zobaczymy, wiecie jak jest. Okej, co my tu mamy? Kopiec Pylarza. Nieźle. No wygląda sympatycznie. No hej. Witam, prawda? Zdaje się, że ktoś tu kopał i to niedawno. Stąpaj ostrożnie. Bierz wiadro, nie pierdol. Stąpaj ostrożnie. Ja tam się nie znam na pułapkach. Biorę na klatę wszystko. Mech.
Bitwa pod Sankretor. O, zajebiście. Broń dwuręczna wskoczyła. Kasa, kasa. Już 3000 z powrotem. Stąpaj ostrożnie, bo to pewnie pułapki będą, kurwa, ła. Myślałem, że to tu drzwi, nie? Uważaj przy kamieniach nagrobnych. Nie mam zamiaru nieść cię na plecach do Jorvaskr. Krwasze tropiciela. Tu będzie walka, więc wyciągaj tam swój sztylecik. Ale dobra, sorry, muszę skończyć teraz, żeby ten odcinek dzisiaj wjechał, bo inaczej nie zdążę. I tak będzie spóźniony, także sobie zakończymy akurat pół godzinki pykło. I jeszcze tylko wam powiem taką małą sprawę tam organizacyjną, że... Coś chciałem powiedzieć. Aha, to tak, jeżeli byście się zastanawiali, Skyrim, na przykład ta seria ze Skyrima, ono może trwać rok i to nie zmienia faktu, że jak wyjdzie Cyberpunk 2077, to że ja w niego zagram. Po prostu będzie dodatkowa seria na kanale pod postacią jakiejś zajebistej premiery. Tych premier, w które będę grał na kanale, będzie o wiele mniej niż grałem, kiedy streamowaliśmy, bo na tym się skupiały prawie wszystkie streamy, że coś nowego wychodziło i graliśmy sobie w to. No teraz gram sobie w Skyrim, może by nawet będzie trwał rok, może być jak dla mnie, spoko. Ale jak wyjdzie coś naprawdę takiego, kurwa, na co czekam, no to jeszcze też będzie dodatkowa seria z tego, także o to się nie martwcie. Chciałem tylko to powiedzieć, bo chyba o tym nie mówiłem. Zobaczymy się w następnym odcinku. Odcinki prawdopodobnie będą coraz dłuższe. Jak tylko będę miał czas, to będą około 45 minut, myślę. Także im dalej w las, tym weselej będzie na pewno. Zobaczymy się już wkrótce, mam nadzieję. Trzymajcie się. Dzięki wielkie za wszystkie komentarze. Bardzo sympatycznie prowadzone dyskusje pod filmikami. To mi się podoba i do zobaczenia już wkrótce. Na razie.